Dotychczas życie osoby głuchej lub niedosłyszącej nie było najłatwiejsze. Załatwienie prostej urzędowej sprawy wymagało wynajęcia tłumacza lub pełnomocnika albo zabrania ze sobą osoby znającej język migowy. Teraz będzie łatwiej. Urzędnicy magistratu są bowiem specjalnie wyszkoleni tak, by bez problemu obsługiwać petentów głuchych. To jest to wynik czy konsekwencja już dużo wcześniej podjętych działań, bo przecież od wielu lat miasto Szczecin szkoli swoich pracowników, zwłaszcza tych, którzy bezpośrednio pracują z interesantami, przechodzą szkolenia w języku migowym i mamy już w tej chwili wyszkoloną dosyć pokaźną grupę urzędników, którzy sobie doskonale radzą. Wszystko ze sprawą programu Głusi w przestrzeni publicznej, który ma ułatwić funkcjonowanie osób głuchych i niedosłyszących w społeczeństwie. Ważnym elementem programu jest niewątpliwie ułatwienie takim osobom dostępu do możliwości załatwienia swoich spraw w urzędzie. W efekcie myślę, że pozwoli osobom głuchym i niedosłyszącym po prostu dużo lepiej funkcjonować w społeczeństwie. Miejscem, w którym najczęściej można spotkać niepełnosprawnych petentów, jest oczywiście Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Miasta. To tam bowiem trafiają mieszkańcy miasta, którzy mają do załatwienia swoje pilne sprawy. Do nas najczęściej przychodzą osoby, które chcą załatwić sprawy takie osobiste, czyli wymiana dowodu osobistego albo złożenie wniosku na dowód osobisty, rejestracja pojazdu, załatwienie prawa jazdy, bo też takie sytuacje są, również sprawy związane z rzeczami zagubionymi. Szkolenie przeszło blisko 30 urzędników, 2/3 to pracownicy Biura Obsługi Interesantów, ale nie tylko. Przeszkoleni zostali również na przykład pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego. Efekt jest widoczny gołym okiem. Dużo więcej osób przychodzi niż przychodziło kiedyś, także są już nasi pracownicy, ci, którzy odbyli takie kursy, też jeżdżą na spotkanie do Związku Głuchych i tam są rozmowy, jakieś, nie powiem, że nawiązują się przyjaźnie, ale te kontakty są jednak dużo lepsze niż były kiedyś. Ale to nie koniec zmian i udogodnień dla osób głuchych i niedosłyszących. Szkoleń będzie więcej, powstawać będą również filmy instruktażowe, które będą pomagać osobom głuchym sprawnie poruszać się po urzędzie. Powstanie też specjalny migowy słownik pojęć urzędowych. Wiadomo bowiem, że definiowanie również bywa czasem sporym kłopotem. Język urzędowy tak jak jest hermetyczny, jest zamknięty. Słownictwo jest takie, jakie wiemy, że nieraz normalni interesanci nie rozumieją niektórych zapisów w naszych procedurach. Także dlatego my to przekładamy teraz na język potoczny, a później będą realizowane, budowane scenki. Projekt Głusi w przestrzeni publicznej jest współfinansowany ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, a realizowany w partnerstwie Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych i Urzędu Miasta Szczecin. Projekt realizowany będzie do końca roku.